I dobry wieczór. A w nie da się ukryć, przeanalizujemy sylwetki polityków, o których w najbliższych tygodniach prawdopodobnie będzie najgłośniej. Przed nimi jedna z najbardziej emocjonujących kampanii wyborczych. Ta, która może przynieść wiele zmian w polskich samorządach. Na początek śmiertelny wróg nieuczciwych handlarzy roszczeniami w Warszawie, autor nowatorskich projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kandydat Zjednoczonej Prawicy, Patryk Jaki, walczy o zaufanie i poparcie mieszkańców Warszawy. Kandydat w ogniu pytań i spotkań z mieszkańcami. To spotkanie na warszawskiej Białołęce. Frekwencja znowu dopisała. Od dawna nie pamięta, kiedy w tym holu było tak wielu ludzi. Patryk Jaki regularnie prezentuje kolejne punkty programowe dla Warszawy. Najnowsza propozycja to przeznaczanie do 4% budżetu miasta na sport, czyli odbudowę infrastruktury i specjalny program dla dzieci i młodzieży. Warszawski sport przez lata rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie popadł niestety w ruinę. Kandydat Zjednoczonej Prawicy proponuje też rozwiązania, które mają ułatwić mieszkańcom dostęp do służby zdrowia. Powołam nową instytucję, lekarza miasta stołecznego Warszawy, który będzie miał specjalne uprawnienia i który będzie miał za zadanie skoordynowanie całej polityki zdrowotnej w mieście. Punktów programu jest o wiele więcej. To na przykład budowa nowych mostów czy wybudowanie 5 razy więcej mieszkań rocznie niż buduje Hanna Gronkiewicz-Waltz. Do realizacji ambitnych planów potrzebne jest sprawne zarządzanie pieniędzmi. W tej kwestii Patryk Jaki może sięgnąć po swoje doświadczenie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast miał rzeczywiście do dyspozycji kwoty porównywalne z tym, czym dysponuje Warszawa. Ponieważ jako wiceminister sprawiedliwości odpowiada za budżet resortu, który wynosi ponad 12 miliardów złotych. Budżet Warszawy to około 16 miliardów. Budżet resortu sprawiedliwości to jest czwarty działowo największy budżet w Polsce, tylko niewiele mniejszy od budżetu miasta stołecznego Warszawy. I dotychczas udowodniłem, że robię to skutecznie, dużo skuteczniej niż poprzednicy z Platformy. Zyski podległych im przedsiębiorstw, państwowych instytucji gospodarki budżetowej wzrosły o 100% od kiedy się nimi zajmuję. Tę skuteczność, jak mówią komentatorzy, pokazał już będąc radnym w Opolu. Czytelnicy lokalnych mediów wybierali go w głosowaniach jako najbardziej aktywnego i najbardziej skutecznego radnego. Czyli radny opozycji był wybierany jako najbardziej skuteczny radny, ponieważ punktował rządzącą w Opolu Platformę Obywatelską, rozliczał ich jako przewodniczący komisji rewizyjnej i bardzo skrupulatnie podliczał wszystkie wydatki ratusza. Skrupulatnie działa też w Ministerstwie Sprawiedliwości, pochylając się nawet nad losem tych, którzy nie mają głosu. Jest odpowiedzialny za regulację przewidującą zwiększanie kar za znęcanie się i zabijanie zwierząt. Zainicjował też nowatorski program pracy więźniów. Dzięki niemu przy wielu zakładach karnych otwarto hale produkcyjne, w których pracują osadzeni. To zmniejsza koszty utrzymania skazanych. Ten więzień zacznie na siebie pracować i w związku z całym nowym systemem, który tworzymy, będzie w ten sposób gromadził środki na budowę nowych hal, nowej infrastruktury. Patryk Jaki podkreśla zero tolerancji dla przestępców, szczególnie tych najgroźniejszych. To on jest autorem rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym w Polsce. Spis dostępny na stronach resortu pozwala sprawdzić, czy w naszym sąsiedztwie nie mieszka pedofil. Nie tylko walczymy skutecznie z przestępcami seksualnymi, ale także dzięki temu projektowi będziemy skutecznie zapobiegać. A dzieci z biedniejszych rodzin nie będą odbierane rodzicom. Patryk Jaki przeprowadził w Sejmie nowelizację zakazującą odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny. Kandydat Zjednoczonej Prawicy chce Warszawy przyjaznej dla rodzin. Siłą w stolicy zawsze była rodzina i niestety znaleźliśmy się dzisiaj w takim miejscu, gdzie musimy bronić tych fundamentalnych zasad związanych właśnie z rodziną. Siła Warszawy spoczywa też w jej wstrząsającej i pięknej historii, dodaje Patryk Jaki. Politykę historyczną realizuje między innymi nadzorując organizację Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy Rakowieckiej. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL to jest moje oczko w głowie. To jest muzeum, które tworzę od samego początku i chcę, żeby to było jedno z najważniejszych muzeów w Polsce, a nawet w tej części Europy. Chciałbym, aby wszyscy na świecie dowiedzieli się, kim był Witold Pilecki, kim był Fieldorf Niel, kim byli żołnierze wyklęci, jak odważnych bohaterów miała Warszawa. Prześwietliła ona dziesiątki przypadków bezprawnego przejmowania nieruchomości. Mieszkania wracają w zasób miasta, co kończy wieloletni koszmar ich mieszkańców, nękanych przez nieprawowitych właścicieli. Gdyby nie Patryk, jak i komisja, my byśmy nie wrócili do miasta.
bo jeżeli przez 12 lat nie udało nam się nic załatwić, ciągle mój, a tu w trybie błyskawicznym można powiedzieć, tak, udało się sprawę załatwić, to jest to olbrzymi jego sukces. Dorobek Patryka Jakiego jako wiceministra sprawiedliwości, jako osoby, która stawiała sobie za cel walkę z układami, o tyle może być w Warszawie bardzo potrzebny. Piotr Pawelec, TVP Info. A teraz nie da się ukryć, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski pochodzi ze szlacheckiej rodziny, jest synem pianisty i kompozytora Andrzeja Trzaskowskiego. Ukończył między innymi Kolegium Europejskie w Natolinie, był też stypendystą George'a Sorosa. Najbliższe 4 lata chce spędzić rządząc Warszawą, choć jak sam przyznaje, nie zna nawet jej dzielnic. Kim jest kandydat Koalicji Obywatelskiej? O tym Konrad Wąż. Buenos dias, señor Rafał, I love you so much. Love from Poland. Językami się już nie popisujemy. To wniosek, jaki Rafał Trzaskowski, wspólny kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, wyciągnął po opublikowaniu tego słynnego już wpisu na jednym z portali społecznościowych. Pamiętam, że referowałem credo Edgara Morin z Penseur l'Europe. Czułem się, jakbym zdawał egzamin życia u biblijnego patriarchy z obrazów Rembrandta. Książkę zrozumiałem 10 lat później, a kiedy w 2015 roku wręczałem Edgarowi Morin nagrodę na szczycie ministrów europejskich Trójkąta Weimarskiego w Paryżu, miałem nieodparte wrażenie, że z obrazów zawieszonych na ścianie pałacu przy Quai d'Orsay spogląda na mnie lekko rozbawiony profesor, a jednak warto było czytać Morin. Trzaskowski miał wspomnieć profesora Geremka w rocznicę jego śmierci, ale skupił się bardziej na własnej osobie, co nie spodobało się internautom. Krytykowali go nawet dotychczasowi sympatycy. Dlaczego startuje pan w takich plebejskich polskich wyborach, skoro powinien pan być patriarchą z obrazów Rembrandta? Rafał Trzaskowski pochodzi ze szlacheckiej rodziny. Jest synem pianisty i kompozytora Andrzeja Trzaskowskiego. Ukończył m.in. Kolegium Europejskie w Natolinie. Był też stypendystą wpływowego miliardera George'a Sorosa. Chyba on jednak w Brukseli odnajduje się lepiej niż w Warszawie. To jest w pewien sposób atut, ale z drugiej strony on po części nie rozumie takich najprostszych potrzeb i nie do końca sprawia wrażenie polityka, który wie, co chce w zasadzie zrobić. Na konferencję poświęconą komunikacji miejskiej Trzaskowski przyjechał taksówką. Ja przyjechałem na początku z samego Sejmu taksówką do miejsca, w którym się przesiadłem na komunikację miejską, właśnie po to, żeby móc z państwem porozmawiać. Powiedział, że jest zwolennikiem wybudowania w mieście kładek pieszo-rowerowych. Dodatkowe mosty dla samochodów miałyby zdaniem Trzaskowskiego spotęgować zatory. Z problemami warszawiaków Rafał Trzaskowski miał zapoznawać się na tej słynnej już ławeczce. Będę z nią podróżował, w każdym tygodniu będę w innym miejscu Warszawy, tak żeby wszyscy, którzy chcą porozmawiać o problemach Warszawy, mieli taką okazję. Pomysł okazał się jednak niewypałem, a niebieska ławeczka przyciągała głównie działaczy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Nie brakowało za to kolejnych wpadek. Na jednym ze spotkań z wyborcami Trzaskowski przyznał, że nie zna nawet dzielnic Warszawy, miasta, którym chce rządzić. Ja nie znam dzielnic. Ja jako warszawiak, ja nie znam, akurat w Rembertowie miałem dziewczynę, ale wesołej, nie, Ursus. W CV Rafała Trzaskowskiego jest też inny wyborczy epizod. W 2015 roku, kiedy starał się o mandat posła, chwalił się swoim przywiązaniem do Krakowa. Wtedy poległ na pytaniu o znajomość miejsc, które ma reprezentować. Tak, był pan kiedyś w Miechowie? Nie byłem. W Olkuszu? Nie byłem, ale na pewno będę. Rafał Trzaskowski dużo lepiej niż na przedmieściach Krakowa czuje się jednak na salonach. Również tych w Brukseli, gdzie wspólnie z kolegami z Platformy Obywatelskiej dyskutuje o blokadzie transferu unijnych pieniędzy aż do odzyskania władzy w Polsce przez jego ugrupowanie. Tam się pojawiły takie dwie opcje, że po prostu jak państwo łamie praworządność, to w ogóle nie dostanie pieniędzy, a druga, lepsza od tej, żeby w ogóle pieniądze były tracone, to takie, że te pieniądze będą mrożone do momentu poprawy sytuacji związanej z praworządnością. Kandydat na prezydenta stolicy Polski z jednej strony lekką ręką chce zablokować rozwój swojego kraju, z drugiej nawet nie kryje swojej troski o niemieckie interesy. Jest zadeklarowanym przeciwnikiem budowy centralnego portu komunikacyjnego. Jego zdaniem Polacy mogliby korzystać z konkurencyjnego lotniska
powstającego w pobliżu stolicy Niemiec. W Berlinie się udało po latach, prawda? I będziemy mieli lotnisko, które no, trudno będzie z nim konkurować. Troskę o interesy Berlina Trzaskowski wyraził już w 2015 roku, kiedy w rządzie Ewy Kopacz był wiceministrem spraw zagranicznych. Był wówczas orędownikiem obowiązkowego przyjęcia imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki przez państwa Unii, również Polskę. Postawa, którą prezentuje część opozycji, że to nie jest nasz problem, że to jest problem niemiecki, że tak naprawdę możemy się od Unii Europejskiej odwrócić plecami, jest postawą skrajnie nieodpowiedzialną. Rafał Trzaskowski był też szefem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz, a jego żona Małgorzata została zatrudniona w stołecznym magistracie w 2007 roku. Ta praktyka mnie nie dziwi. W warszawskim samorządzie takiego typu zatrudnienia mamy do czynienia na co dzień. Można tutaj wspomnieć też o klanie rodziny pani Róży Thun, której tak samo członkowie rodziny gdzieś są zatrudnieni w ratuszu. Ale ja chciałbym zadać panu Trzaskowskiemu inne pytanie. Czy jeżeli by został prezydentem, czy jego żona awansuje może jako urzędnik? Według wielu publicystów ewentualne zwycięstwo Trzaskowskiego będzie kontynuacją rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Konrad Wąż, TVP Info. Działacz społeczny Jan Śpiewak chce stanąć do wyścigu o prezydenturę Warszawy. To 31-latek bez doświadczenia zawodowego i zaplecza politycznego. W ostatnich latach zajmował się nagłaśnianiem afery reprywatyzacyjnej, choć gdy pojawiła się okazja współpracy z komisją weryfikacyjną, oferty nie przyjął. O szczegółach Dominik Cierpiał. W Warszawie jest znany przede wszystkim z tego, że jest znany, bo jego nazwisko wielokrotnie przewijało się w nagłaśnianiu afery reprywatyzacyjnej. Jego działalność to tropienie afery z warszawskimi nieruchomościami i organizowanie w tej sprawie konferencji prasowych. Ci, którzy zajmowali się reprywatyzacją jeszcze przed śmiercią Jolanty Brzeskiej, nie chcą przeceniać jego zasług. Janek wszedł w proces reprywatyzacji wiele lat później. Ma swój oczywiście udział w rozbrajaniu tej bomby reprywatyzacyjnej, ale nie przesadzajmy. Janek powinien przestać się zachowywać jak prezydent Wałęsa, który mówi, że ja komunę obaliłem. Bo z jednej strony Jan Śpiewak poświęcił wiele czasu na sprawy związane z dziką reprywatyzacją i wielokrotnie z tego powodu musiał bronić się na salach sądowych. Z drugiej strony jego krytycy zarzucają mu, że zajmował się jedynie medialnymi sprawami reprywatyzacyjnymi, jak na przykład działką przy ulicy Chmielnej 70, dzięki czemu często pojawiał się w mediach. Gdy jednak Jan Śpiewak dostał propozycję uczestniczenia w pracach komisji weryfikacyjnej jako członek strony społecznej, nie przyjął posady. W rozmowie z Nie da się ukryć tak tłumaczy swoją decyzję. Ja nie przystąpiłem do społecznej rady, bo społeczna rada nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez komisję weryfikacyjną i nie mogłem być kwiatkiem do kożucha decyzji, na które nie mam wpływu. Proponowałem i dalej proponuję panu jakiemu współpracę i zresztą wiele tych spraw, które zgłosiłem komisji, komisja się zajmuje. Członkowie komisji weryfikacyjnej przyznają, że zajmują się sprawami, jakie nagłaśniał Śpiewak, ale dodają, że jego wkład jest marginalny na tle skali działalności, którymi realnie, a nie medialnie zajęli się urzędnicy. Miał propozycję współpracy, ale zrezygnował. Dzisiaj widzimy, że uczynił to z pewnych doraźnych powodów politycznych, ponieważ nie chciał patrzeć na ręce oficjalnie komisji, czyni to nie znając w ogóle okoliczności prac komisji. A komisja bada prawie 300 spraw, a Jan Śpiewak w ostatnich miesiącach znalazł jedną, której uważa, że komisja się powinna przyjrzeć i na tym podbuduje swoje przekonanie, że komisja nie bada wszystkich spraw równo. Rzeczywiście, mimo że Jan Śpiewak nie chciał współpracować z komisją, to swoją walkę o prezydenturę stolicy rozpoczął właśnie od próby uwikłania polityków PiS w aferę stołecznego ratusza. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych opublikował list otwarty do Jana Śpiewaka. Każdy, kto śledzi fakty dotyczące przebiegu aferalnego wyłudzania nieruchomości w Warszawie, zdaje sobie sprawę, że pana tezy oparte są na całkowitej nieprawdzie. Rozumiem, że pana działania związane są z nadchodzącą kampanią wyborczą i usilną próbą wypromowania się za pomocą fałszywej tezy, że za złodziejskie procesy reprywatyzacyjne odpowiedzialna jest nie tylko Hanna Gronkiewicz-Waltz. Janek Śpiewak na pewno ma zadatki na polityka, bo to już widać. Poczuł krew w wyborach. Jak rasowy polityk policzył, że atakując Prawo i Sprawiedliwość może uszczknąć z elektoratu Platformy Obywatelskiej tam 1 czy 2%. Dlatego też teraz zaciekle atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Jan Śpiewak to prywatnie syn byłego posła Platformy Obywatelskiej. W 2006 roku pracował w sztabie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz, choć później sam przyznał,
przyznał, że powiązania byłej wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej z dziką reprywatyzacją są porażające. Moim zdaniem tak gigantyczny proceder przejmowania nieruchomości, nielegalnego przejmowania nieruchomości na tak wielką skalę nie mógł się odbywać bez jakiegoś parasola ochronnego służb. Widzimy, że kolejne osoby wypływają. 31-letni Jan Śpiewak od lat pełni zawód aktywisty miejskiego. Do tego jest warszawskim radnym. Nie ma innego doświadczenia politycznego ani zawodowego na żadnym znaczącym stanowisku. Ja za nikim teczki nie nosiłem, kariery w żadnej partii nie robiłem, ale za to stworzyłem od podstaw dwa największe ruchy miejskie w Warszawie. Zatrzymałem mafię reprywatyzacyjną i eksmisję na bruk. Jestem socjologiem i zawodowo zajmuję się badaniem problemów miast. Początkowo Jana Śpiewaka w wyborach miała popierać partia Kukiz 15, ale ostatecznie wycofała się z tego pomysłu. Teraz Jan Śpiewak chce walczyć o prezydenturę Warszawy z poparciem lewicowej partii Razem. Dominik Cierpioł, TVP Info.